No dobry, dobry, dobry. O, tu, tam, o, będzie przestrzał. Słuchajcie. Jedna rzecz ważna. Jedziemy z Aleksem sobie dalej. Gdzie tu, w którym... Aha, tu śledztwo jakieś było. Dobra, mamy tu przeprowadzić śledztwo. Teraz mi się przypomniało, bo zapomniałem. Ej, biały miecz mi się zrobił, nie? Biały kielku. Mamy śledztwo przeprowadzić. Zaraz tu poszukam tej misji i sobie poznaczamy. Dziennik, 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 dziennik. Kaja. Teraz musimy zobaczyć, co to było, bo... O. To. Zaznaczymy na mapie. Dobra, mamy tutaj sobie z Iriską pogadać, tak? Tylko najpierw trzeba tutaj... A ty co masz do powiedzenia? Analiza systemu. Analiza w toku. Czemu ty nie masz Zoptymalizowano czopki? główny protokół. Czemu on nie ma czopki? Ej, tu ktoś... A, do, teraz mam, dobra. Sam metal. Tu sobie to przebadamy. Zobaczymy, może coś tu znajdziemy na miejscu, nie? Nie wiem. Słuchaj, mam nadzieję, że wszystko słychać. I nagrywamy. Okej, dobra. Muszę jeszcze trzy odcinki nagrać, słuchajcie. Nie mało. O. Siarka. Słuchajcie, jest Miała kawusia, jest wyjść zabawa. z silosu. Być może zawierała ją bomba. O, i działa to ciało tego naszego kolegi. Kawałki ciała ludzkiego. Wybuch musiał rozerwać Skibora na strzępy. No, Skibor po prostu nie wytrzymał i pierdolnął ze szczęścia. Ten metal nie wygląda, jakby pochodził z silosu. Dziwne. Ciekawe, nie? Może strażnicy przy silosie wiedzą więcej na ten temat. Misja samobójcza? Ksela trzeba, ksela, ksela, pamiętajcie, ksela trzeba. Silosu. Silnie skażony. Trzeba przebadać ksela. Przebadać, kurwa. Ale ja. Teraz jeszcze tu coś znajdziemy? Nie, no tak, jak już nie znaleźliśmy tu na wierzchu, to tam gdzieś. I z góry chyba nie będzie leżało, nie wiem. Musimy szukać tego ksela. Tu mi niby cały czas zaznacza, nie? Ale... Nie. Może tu jeszcze są jakieś fanty? Metal z silosu z Eleksem. Nie no, to co już sprawdziliśmy, to nam się drugi raz nie pokazuje. Ale niby jeszcze się podświetla, nie? Ciekawe, czy ja się tam spole? O, lewa. Dobra, zróbmy tak. Takie fikołki robisz. Dobra, słuchajcie, jemy. Podjedź sobie tam obok, troszeczkę. Ile tego mamy tu? Zapisujemy, wlecimy tam, zobaczymy, co to jest. Kurwa! Czy my tu coś znajdziemy? Nie. Dobra, tu może już nic nie ma, a może jeszcze coś jest, nie wiem. To przebadali, to idziemy za... A to? Same części silosu, nic podejrzanego. No zobaczcie, niby coś tego, ale jeszcze coś tam znajdujemy do...
Dobra, idziemy szukać Kisela. Gdzie jest Ksel? To jest Ksel? Jest Ksel. Czego chcesz? Kurwa, gadaj, co wiesz. Wiem, że jesteś Ksel, ale powiedz. Nazywam się Zel. Pilnuję, aby nikt nie majstrował przy Silosie. Inaczej się to wypowiada, dobra. To idzie. Kwestionujesz moją skuteczność? Cóż. To chyba prawda. Ten wypadek pociągnie za sobą konsekwencje. Poproszę o wsparcie, by się to nie powtórzyło. Coś jeszcze? Czym się zajmujesz, kiedy nic tu nie wybucha? Dbam o to, by nikt nie kradł eleksu. Jaki kurwa? Ktoś próbował? Doszło do kilku rabunków. Hybryda i jego ambitne plany to na szczęście przeszłość. Eleks to teraz chodliwy towar. Albowie zaczęli się ograbiać. O, może założymy swoje okulary Matrixa. Każdy dostaje swoją porcję. Nie rozumiem, dlaczego niektórym to nie odpowiada. Takim jak oni zawsze będzie mało. Oby każdy jak najszybciej przywykł do swojego przydziału. Czy ja też mogę liczyć tu na porcję eleksu? Ja ci go nie dam. Wpuszczam do Silosu wyłącznie tych, którzy okażą przepustkę. Publiczna dystrybucja eleksu odbywa się w sektorze żołnierzy pod Silosami. Najgorsze jest to w tych okularach, że tu się brudzą te szkiełka, nie? Jak chcemy to założyć? I jaka dawka ci przysługuje? Opowiesz mi więcej o eksplozji? To była ogromna. Upadłem na plecy. Wyjebał się na plecy. SMS-a dostał, słyszeliście wibrację? Już mówiłem dowódczyni Irisie. Skibor chciał odebrać swoją porcję eleksu. Przepuściłem go i po kilku minutach wszystko trafił szlak. Czy Skibor zachowywał się podejrzanie? Nie. Na dodatek nie miał przy sobie nic tak dużego, co można by zdetonować z takim skutkiem. Urządzenie takich rozmiarów zauważyłbym natychmiast. Czy ktoś zdołałby podłożyć bombę w Silosie wcześniej? To wykluczone. Cały teren jest bez przerwy monitorowany. O, to monitoring, dawaj. Przecież ktoś musiał w jakiś sposób dokonać tego zamachu. Też tego nie rozumiem. Nie da się tego wyjaśnić w sposób logiczny ani wiarygodny. Nic więcej ci na ten temat nie powiem. Chyba nie o taki monitoring chodzi. Nic więcej chyba nie znajdę. Muszę powiadomić Irisę. Jest Iriska, jak się do niej chodzi? Jest gdzieś do góry, muszę się chyba, nie? Teraz pokazuje, że na dole. Tu się schodzi niżej, te. Moja głowa. Puścił kleksa. Infekcja. Ona tutaj jest. Zdążyłem już o niej zapomnieć. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. A, ona tam łaziła, dlatego nie mogłem jej znaleźć. Dostałeś godzinę. Co? Na przyszłość traktuj moje polecenia jako rzecz pierwszej wagi. Jaka głupia pis. Czego się dowiedziałeś? No nie wierzę. Co dokładnie wydarzyło się przy Silosie? Wszystko jest... Zjebałam jej chuj. Zamach bombowy. Co ty nie powiesz? Zaraz jeszcze uznasz Skibora za sprawcę. To jedna z możliwości, tak. Odkryłem też, że metal przy jego zwłokach nie pochodził z Silosu. Dziwny metal. To rzeczywiście wskazywałoby na tę twoją teorię o bombie. Mimo to potrzebuję mocniejszych dowodów. Eleksator Azog żąda faktów, a ty mu je podasz.
O! Czyżbyś zaczęła mi ufać? Oczywiście. Nie sposób odmówić ci umiejętności. Wcześniej ci to nie przeszkadzało. To bez znaczenia. Moja ewentualna wahliwość nastrojów nie stanowi przedmiotu śledztwa. Skoro już wszystko ustaliliśmy, dokończ, co zacząłeś. W porządku. Czym powinienem się zatem zająć? Ślady znalezione przy Silosie dostarczyły nam za mało informacji. Przyda się nowy punkt odniesienia. Co z przeszłością Skibora? Anuż tam kryją się odpowiedzi. Niekoniecznie. Nasi agenci cieszą się pewnymi przywilejami. Przesłuchiwanie ich może mieć przykre następstwa. Niewiele mnie obchodzą ich przywileje. Zamierzam prowadzić śledztwo na własnych warunkach. Niech będzie. Czas nas goni. Zgodzę się na wyjątek. Niniejszym zezwalam ci przeszukać jego mieszkanie, zanim stracimy kolejny silos. Gdzie znajduje się kwatera Skibora? W sektorze agentów, rzecz jasna. Przeszłość Skibora, okej, dobra. Sprawdźmy to. Ona jest tu w środku, ta siedziba agentów? Niemożliwe. Kurwa. To nie wierzę. O, trzeba mieć. Jezus Maria, jeszcze mogłem stamtąd wylić, jak. Takie rzeczy tylko szary potrafi zrobić. Takie rzeczy tylko u szarego. Serio, kurwa, naprawdę. Kto by się spodziewał, nie? Znowu bym się wywalił. Jopła. Ławka, usiądź. Krzesło. To jest tu, a nie na przykład wyżej albo niżej? Czekajcie, dziennik. Przekonałem Irisę, by przyjrzała się przeszłości Skibora. Może znajdzie jakieś wskazówki, dzięki którym dowiemy się, czy miał związek z potencjalnym atakiem na Silos, ale w tym celu poprosiła mnie o przeszukanie jego pokojów. Ma więcej pokojów? Tego nie mogę brać, bo to ukradnę. Może wyżej coś jesteś. Pogadamy później. No jak pogadamy później, jak? Co ja tam mam przeszukać? Słuchajcie, jak tutaj nic nie ma. Nie klikam tak na czuja, bo się coś porwę i oczywiście będzie afera, nie? Tak idę przy tych ścianach, żeby zobaczyć, czy... Nie, tu nic nie ma. Wyżej?
mgła. No szary, po prostu nie rób takich rzeczy. Może to wyżej jest. O. Co tutaj robisz? Przeszkadzasz w toczącym się śledztwie. Ja też prowadzę śledztwo. Masz jakieś imię? Zarik. A skoro się dowiedziałeś, to lepiej odejdź. Jeśli ktokolwiek musi stąd iść, to prędzej ty. Zjawiłem się tu na prośbę Irisy. Irisy? To wszystko zmienia. Stoimy po tej samej stronie. Wygląda na to, że obaj szukamy sprawców zniszczenia silosu. Irisa nigdy o tobie nie wspominała. Nic dziwnego. Zadanie przydzielił mi Eleksator Azog. Pragnie przyspieszyć dochodzenie, dlatego zaangażował się w tę sprawę na równi z dowódczynią Irisą. Niestety sam zbyt wiele nie dokonam. To może sobie pomożemy. Dobra, niech będzie. Doskonale. Udało mi się już zgromadzić pewne informacje. No właśnie o to chodziło, że już będziemy mieli... Co do tej pory ustaliłeś? Dużo nie rzeczy odkryłem żadnego związku z Kibora z wybuchem. Ta kwatera nie różni się zbytnio od pozostałych. Te same meble, wyposażenie. Z jednym wyjątkiem. Sejfem. Niestety nie zdołałem go otworzyć. Dowódco, możliwy zator mechanizmu zamykającego. Oczekuję instrukcji, aby zainicjować procedury zaradcze. To nie będzie konieczne. Nieraz mi się to już zdarzało. Dałem radę złamać mechanizm blokady, który nie pozwalał włamywaczom wpisać kodu. Niestety go nie znam i w tym tkwi szkopuł. Dlaczego ten sejf jest taki niezwykły? Z powodu zamka. Zabezpieczenie sejfu kodem to nic wyjątkowego. Większość osób tak robi. A instalacja zamka uniemożliwiającego wpisanie kodu to mimo wszystko nowość. Gdzieś pewnie znajduje się jakaś wskazówka. Nic nie wpadło mi w oko, ale ty też się na wszelki wypadek rozejrzyj. Nie odejdziemy stąd, dopóki nie dostaniemy się do środka tego cholerstwa. Poinformuj mnie, jeśli się na coś natknie. Czy to by nie była już jakaś wskazówka? Teraz! Mam nagranie, które przypuszczalnie nam pomoże. Szacuneczek! Musiałem je przeoczyć. Szacuneczek! Skąd jednak pomysł, że będzie zawierać kod? Ponieważ wymieniono na nim losowe liczby. Co to za liczby? 11, 4, 5, 6. 2, 13, 57, 19, 48, 23. Mimo to moim zdaniem wiadomość wydaje się niepełna. Nie ma tu żadnej losowości. To godziny i wiem, czego brakuje. Niby skąd? O każdej z tych pór Skibor otrzymywał przydział Eleksu. Moim obowiązkiem było to wszystko wyliczyć. Brakuje czternastki. Jeśli pozostałe trzy liczby okażą się błędne, to ostatnio bez wątpienia otworzymy sejf. Wprowadź ją. Wtedy wyjdzie na jaw, czy się pomyliłem. Ej, tak mało miejsca? 23-14? To może 23-14 tylko. Gotowe. Szary, no coś nieco jednak potrafisz. Ubranie kleryka, ej, weź wszystko. Zobaczymy, co powie o tym Zarik.
Otworzyłem sejf z Kibora. Co ukryto w środku? Ubranie kleryka. Nic. Tylko rodzi kolejne pytania. Chcę się jednak temu przyjrzeć. Na pewno tkwi w tym jakiś trup. Nie, nie oddam go. No właśnie. Przecież mieliśmy sobie pomagać. Poza tym wyświadczyłeś mi ogromną przysługę. Pora, bym się odwdzięczył. Nie widzę tu związku z ubraniem. Jeśli zależy ci, aby albowie patrzyli na ciebie przychylnym okiem, musisz wywrzeć odpowiednie wrażenie. Gdy zabiorę te rzeczy do Irisy i opiszę, jak dużą rolę odegrałeś w śledztwie, wpłynie to na twoją reputację w depozytorium. A jak ja to zrobię? Jestem zwiadowcą i wysłannikiem Azoka. Moje słowo bardzo dużo znaczy. Nie, zatrzymam to ubranie. Dlaczego? Przecież się w nie nie zmieścisz. A poza tym ja znałem Skibora o wiele lepiej. Jeśli przywłaszczysz sobie dowód, możemy przegapić kluczową wskazówkę. Przypomnieć ci, że zaliczasz się do kręgu podejrzanych? Nie zamierzałem tego wywlekać, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Powinieneś ze mną współpracować dla własnego dobra. Ciekawy jestem, idziemy w zaparte. Nie spodziewaj się innej odpowiedzi. Cholera! Straciłem cierpliwość. Jeśli nie usłuchasz głosu rozsądku, wydrę ci to siłą. No to dawaj. Hej! Ej, kurwa! Sam miałem iść do niej. Chuj. Czego chcesz? Mam nowe informacje na temat ataku. Opowiesz mi o tym później. Teraz muszę porozmawiać z twoim towarzyszem. Dlaczego współpracujesz ze zwiadowcami Azoka? To nie należy do twoich zadań. Zarik dotarł do kwatery Skibora przede mną. Ja... To kłamstwo. Przyszedłem tam w samą porę, aby powstrzymać go przed zniszczeniem ważnego dowodu. I chuju. Jaja sobie robisz? Co to ma kurwa znaczyć? Jego reakcja mówi sama za siebie. Najlepsze, co można uczynić, to usunąć go z depozytorium. Chciałbyś, co? Cisza! O jaki dowód chodzi? W sejfie Skibora leżał mundur kleryka. Sytuacja jest jasna. Skibor był podwójnym agentem, a Jax jego wspólnikiem. Zaraz skopię ci dupę. Oto twoja sytuacja. Dosyć! Interesują mnie fakty, a nie przypuszczenia. Natychmiast udaj się do Azoka i oczekuj dalszych rozkazów. Ale... Odmaszerować! Ej, i ten kurwa fanty od kleryka mi daje. Moje rozkazy zostały wykonane co do joty, bez dalszych komplikacji. Zarik próbuje mnie wrobić, nie widzisz tego? Nie absorbują mnie wasze sprzeczki. Nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji, prawda? Wiesz, co się stanie, kiedy depozytorium upadnie? Jeśli te niekończące się ataki osłabią nasze morale? I tak ledwo stawiamy opór najeźdźcom. Bez naszego udziału zagłada czeka nie tylko Ignadon, lecz także cały świat. Poziom zabezpieczeń bazy stanowi gwarancję przetrwania nas wszystkich, włącznie z tobą. Zrobiłem, o co prosiłaś. Czego jeszcze chcesz? Żebyś dalej prowadził tę sprawę. Podejście Zarika ma swoje wady. On nie potrafi się skupić i wyciąga błędne wnioski. Główny cel ataku, jego sprawca. Trzeba ustalić, co dokładnie zaszło. No właśnie. Jeżeli ludzie wciąż będą mi rzucać kłody pod nogi, nie zajdziemy daleko. Poradzisz sobie. Raz już zdołałeś odszukać poszlakę. W związku z tym rozkazuję wam kontynuować współpracę. Wykorzystasz swoje bogate doświadczenie i udasz się do kleryków pod dowództwem Zarika. Jeśli Skibor faktycznie działał jako podwójny agent, w ich bazie znajdziemy na to dowody. Zrozumiałem. Sprawdzę, no, czy kleryki są w to zamieszani. Razem sprawdźcie. Zarik przypilnuje ciebie, a ty jego.
Straż! Będziecie towarzyszyć Jaxowi, dopóki nie opuści terenu depozytorium. Ma rozkaz natychmiast udać się do kleryków razem z Zarikiem. Tak jest. Nie potrzebuję niańki. A ja kolejnych problemów. Znikaj stąd. Idź się dogadać z Zarikiem. Słyszałeś, dowódcę. Idziemy. No dobra, to dawaj go. Gdzie jest Zarik? On tu jest? Kurwa, ja znowu spadnę. Ja pierdolę. Dobra, zostaw to. Kurwa. Pogadamy później. A, tam już czeka gdzieś. Dobra, okej. Ali Zarik, napierdalamy. Wyżej się nie dało go tam ustawić. Szukam Zarika. Opowiedział mi, co się stało. Podobno twoja pomoc na niewiele się zdała. Czego dokładnie od niego chcesz? Zamierzam pójść z nim do kleryków. Mogą być zamieszani w atak na Silos. Zakładam, że zleciła wam to dowódczyni Irisa. Wypuszczam go tylko na tej podstawie. Poszukaj go w sektorze zbieraczy. Miał się tam udać, aby coś sprawdzić. No dalej, ruszaj się. Marsz do sektora zbieraczy. Nie poganiaj mnie. Zaczynasz mnie ostro wkurzać. Po prostu staram się dopilnować, byś nie trwonił czasu i spełnił zadanie. Do dzieła! No kurwa jedno. Się przypierdolił taki strażnik i... Nic nie mówili, że kradnę, nie? No to więc właśnie. To sobie wziąłem. Ciebie nie jest, kurwa, tak daleko. Słabo! Następny! Instruktor sztuk walki. Dobrze! Zadowalający! Fajne miejsce, ma, nie? O, zapisało się i pasuje. Nie ufam agentom. Twój brak zaufania jest... Ej, no daleko go biegło? Nie, nie jest. Ciekawe, kiedy będziemy z takimi się bombić. Znów się spotykamy. Tak, i co z tego? Jesteś mi winien wyjaśnienie. Poza tym stoisz mi na drodze. Co tutaj w ogóle robisz? Irisa kazała nam zinfiltrować kleryków. Do reszty ją pojebało? Mnie też nie przypadło to do gustu. Po pierwsze morderca, a po drugie zdrajca. Jak ci się coś nie podoba, to pomów z Irisą. Ja mam dość twojego pieprzenia. Ostrożnie. Nie można sprzeciwić się jej rozkazom. Pod karą śmierci. O kurwa. Obaj o tym wiemy. Wspominała o czymś jeszcze? No dobra, niech będzie. Tak. Podobno to ty dowodzisz. To jedyna sensowna decyzja. Zanim wyruszymy, doprowadź swój sprzęt do porządku. Nie zamierzam po drodze dzielić się z tobą amunicją. No to dawaj mi jakieś panty. Jak będziesz gotowy, znajdź mnie przy południowym wyjściu. Robota skończona. Od ciebie zależy nasze bezpieczeństwo. Pamiętaj o tym.
Czy to oznacza, że wreszcie mam cię z głowy? Będziemy szli dalej z tym, nie? Raczej to, że powinieneś się bardziej przykładać. Tak, że zrobimy tak jak... swój sprzęt i wreszcie się stąd wynoś. Właśnie tak zrobimy. Strasznie go puszcza grupę. Ja bym chciał ten sprzęt właśnie. Będę gotów udać się z Rickiem na spotkanie z Krajkami, a spotkać się z nim przy... No dobra, no to sobie zrobimy. On właśnie tam idzie. No ale idzie tutaj coś, jakieś fanty, coś? Gdzie tu coś dostać? Alarm! Atakują północną bre... O kurwa. To dlaczego nie mogli zapobiec... Ile mamy towaru? Z tego samego powodu co my. Tego nie dało się przewidzieć. Istnieje teoria, że silos wysadzono celowo. Co? Przecież to bez sensu. A chuja wiecie. Prawda? I tak mamy za mało. Co jeśli silos był prawie... Jeśli tam się strzelają, nie? By dalej pomniejszać przydziały. Oni by tego nie zrobili, prawda? Kto wie, dużo się pozmieniało. Tylko zachowaj te teorie dla siebie. Tu się coś dzieje. Ale te ogólnie mają... Albowie są najlepiej rozwiniętym ludem na Magalanie. Któż jak nie my ma prawo kształtować przyszłość tej planety? Tu się biją, nie? Kto tu atakuje? A, ci atakują. Może jakieś fanty tu będą, co? Może jak zacznę atakować swoich? Znaczy się swoich, nie tych galbów, nie? Ej, on we mnie pizga. Dawać go, dojechać go. Ja dostanę punkty? Ej, skopa mu dał ich chuj. Ci się tam cały czas napierdalają, nie? Myślałem, że coś po tych albach zostanie, no ale niestety nic nie zostaje. Dobra, niech się napierdzielają. Dobra, słuchajcie, trzeba zrobić tak. Tak jak mówili, idziemy uzupełnić ammo. Idziemy sobie uzupełnić. Mogę się teraz teleportować gdzieś w ogóle? Wrócimy sobie do bastionu. Port? Nie, port tylko bastion. Gdzie jest bastion? Tu jest bastion. Wrócimy sobie do bastionu, naładujemy sobie sprzętów. Amunicji i w ogóle. Coś nie coś może sprzedamy. Będzie to fajny finał. Dobra, handlarze, gdzie są handlarze? Kurwa, nie, handlarze śpią wszyscy. Co tu jest? Coś tu jakieś. Batonik.
Co on to miał? Czekajcie, do nauki. Czego on uczył? Czego uczysz? Pancerz, w ogóle to czemu ja tego jeszcze się nie nauczyłem? Kurwa, źle to zrobiłem. Nie chcę nic przekazywać. Pory jesteś. A właśnie, a czego my się jeszcze mieliśmy nauczyć? Czegoś mieliśmy się nauczyć? No tak, bo mi było potrzeba... No kurde, jeszcze nie mogę dojechać do 70, nie? Jezus Maria. No nie mogę jeszcze do 70 dojechać. A, cieszę się, że tu jesteś. O co chodzi? Gdzie mój syn? Uciekł. Słucham? Miałeś się nim zająć. No wtrącił nam się. Myślisz, że sam się nie obwiniam? Zgubiłem go z oczu ledwie na sekundę. Kłótnie nam teraz nie pomogą. Nie pomogą. Słuchaj, chłopak coś sobie ubzdura. Gdy tak robi, to niczego nie da mu się wyperswadować. Dzieciak ma żelazną wolę. Co on sobie ubzdurał? Postanowił bronić ludzi przed niebianami. Bez przerwy nawijał o towarze i formatorze, który tam przyleciał. Chłopak naprawdę sądzi, że zdoła coś zmienić. Może właśnie tam się uda. Jak długo go nie ma? Jakieś kilka godzin. Godzin? Kurwa! Może być dosłownie wszędzie! Tutaj raczej się nie kręci. Sprawdzałem. Znajdę go. Oby tylko nic mu się nie stało. Jeśli mogę jakoś pomóc... Brzuch mu borczy? Co mówiłeś? Kurwa, tylko nie to. Już wystarczająco pomogłeś. To robota dla mnie. W porządku. Zostanę tutaj. Powodzenia. Dobra, gdzieś ten. Czego on tu mnie... Aha, ten... A, no i jeszcze budowa. Do 50. Ludzie, kochani. Aha, a sprzedaż. Bo ja potrzebuję tutaj fanty, słuchaj. Amo, gdzie masz amo? Tylko masz szały? Co ty tylko ze szałami zrobię tutaj? A masz coś fajnego? Słabe. No wszystko słabe ma. Dobra, a coś jeszcze można mu sprzedać? Ale fajnie wyglądają, nie? Może będę mógł je założyć, co? Mamy trochę złomu do sprzedania? Żeby nam się ta transakcja opłaciła? Dobra, chuj, trudno. Niech tak będzie. Okej. Ale te strzelby to tak czy inaczej trzeba. W ogóle nie mam lewa ręka, co to mam? Aha, że tarcza może być, dobra, okej. Tu specjalizacja to nadal nie wiem, dobra, ale co ja chciałem, co ja wziąłem, a
A, to są te, co ja mam. Dobra, bo ja myślałem, że... co innego mam założone. Dobra, chuj tam. Czyli ta maska jest lepsza, nie? Chociaż... ma przynajmniej jakąś odporność na truciznę, nie? Dobra, to sprzedajmy mu te dwa fanty. Jeszcze gdzie on tam jest, gdzie on uciknął. Jeszcze zobaczymy u tamtego, czy nie ma jakiejś tam... Dobra, sprzedajmy mu... Sprzedajmy mu te dwie rzeczy. No dużo za to nie zostałem, no ale... Dobra, gdzie był ten taki... Na dole jeszcze był jeden, nie? Zobaczmy, coś tam, co on uczy. Aha, on też musi. Okej. Jeszcze gdzieś był gościu od łuku, nie? Tylko w inteligencję nie dałem tam. Oczywiście, wiadomo. Guma do rzucia? Dobra, a co ja wtedy chciałem z tą? Inteligencja 30 i wtedy te łuki sobie pewnie ulepszymy. Ale tu jeszcze jeden musimy mieć i potem lecimy w inteligencję, dobra. Okej, okay, to co? Kończymy, słuchajcie, i lecimy do tego ziomka naszego tutaj, robimy to. Mapa, gdzie on jest? On jest tutaj, zrobimy sobie tą misję, bo to doprowadzimy do końca, oczywiście do depozytorium. Widzimy się na następnym odcinku. Hejo, bajo, trzymajcie się, pozdrowienia z pielgrzymki. Bye.